Dzień dobry, dzień dobry i witam serdecznie w kolejnym odcinku w Challenge'u do 2700. Gramy, walczymy, próbujemy tutaj uzyskać jak najlepszą grę i wysoki ranking. No to co, bijemy chyba tutaj na D4, skoczek na D5, za takim od razu na gońca. No i hetman B3, B6, 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 sorry. Jasne, że B6. Przeciwnik zagrywa hetmanem, tu goniec był pod atakiem. No i teraz pytanie. Pytanie brzmi, gramy D6, żeby ustawić gońca. Dobra, tu sobie zbijemy. Ja myślę w ogóle, że czarnymi jest znowu bezproblemowa gra i to jest fajne, że właśnie w London systemie, tutaj już w tym układzie, jest gra naprawdę prosta. To znaczy, nie mówię, że to jest wygrana absolutnie, tylko że gra się to względnie łatwo. No i tutaj przez G6, gońca na G7. Muszę grać szybko, cały czas mam problem z tym czasem, więc muszę tutaj to zacząć ogarniać porządniej, czy C4 nastąpi. Przyznam się szczerze, przed tym odcinkiem zagrałem kilka buletów, żeby troszeczkę się też wprawić w szybszą grę. Wiele zabiegów tu właśnie też stosuję, żeby uzyskać ten swój cel powolutku. No dobra, tu zagramy skoczkiem, pilnujemy to pole. No ja jeżeli stąd goniec ucieknie, to zawsze będę miał fajnie w końcówce nacisk na ten punkt. Od razu zagram tutaj, sprowokuję przeciwnika do wymiany. No i świetnie, wieża C8. I za chwilę tutaj, mam nadzieję, będzie wymiana, będzie prościutka gra, skoczek przemierza tędy drogę. No dobra, trzeba zrobić roszadę, jasne, i tutaj może pułapkę mało spróbuję zastawić, a widział tę pułapkę przeciwnik. Taki ruch się wydaje ciekawy, tylko nie chciałbym tego końca otwierać. Dobra, mimo wszystko gram tutaj. Ten goniec po tej stronie pogra dobrze. Widzicie? Ono się otwiera. Dobra, gram tak. Izolowanego pionka sobie zostawię mimo wszystko. Gram tak, żeby tutaj przejść. Spoko. Taki ruch gońcem to nam chyba nic nie... mi nie zaszkodzi. Goniec F8. Okej. Okay. Poszły wymiany. Może tak? Bicie, bicie. Może tak i tak. Tu spróbujemy, bo jeżeli tu, to hetmanem. Tam jeszcze jest opcja. No dobra, bijemy to hetmanem. Może tak, sprowokujemy go do... tutaj do wyjścia, bo B4 będzie możliwością fajną. Z czasem jak jest? No właśnie, z czasem robi się problem. Mamy wieżówkę. Okej, okay, no to tutaj wymieniam. Widzę, że przeciwnik też nie jest jakoś specjalnie nastawiony chyba tutaj. Tak. Taki trochę remis. No tak. No dobra, chyba trzeba się gonić. Trzeba się chyba godzić na ten remis. Dobra, wiecie co? No chyba będzie taki uczciwy remis. Tak, to przyjął przeciwnik na szczęście. Rewanż. Trochę mi żal tej partii, bo była fajna, dobra na pewno. Ale remis to nie porażka, więc spoko. Od remisu jeszcze nie zaczynałem challenge'u. Lecimy dalej. I skoczek na D2. Okej. Tu w ogóle fajne wejście skoczkiem będzie. Tak, wejdziemy od razu na tego końca, potem tutaj. Może tak nawet?
Tak, zagrajmy tutaj, spróbuję atakować. On skoczekiem na e4 może zagrać. Czy tu się przypadkiem ciasno mi nie zrobiło troszeczkę? Tak i tak wstawić trzeba gońca. C5 to tutaj, to się otworzy wieża, dokładnie. Dużo manewruje przeciwnik, ale mam... Jakoś tak manewruje na moją korzyść według mnie, no bo tutaj fajnie sobie skoczka też wstawiam. I to mi się podoba. Tu mam możliwość fajnego wtargnięcia. Skorzystam z zaproszenia. Możliwość wzięcia pionka, znaczy tak, to tutaj chyba nie mogę. A nie, mogę, bo tutaj. A trzeba to liczyć. Dobra, ale wziął. Czyli pozbyliśmy się fajnego gońca przeciwnika. Tu mnie atakujesz, tak? Jakbym zagrał tak. Aha, tutaj. No dobra, muszę po prostu wrócić i to pilnować. Wieża C1 jeszcze jest do zrobienia. Podstawił hetmana, zobaczcie. Jaki prosty sposób. No nie, no nie zgadzam się na remis, nie ma opcji. No ja też podstawiam. Challenge to challenge. Lecimy dalej. Tam jest opcja E6 jeszcze, żeby tu zagrać. Roszada. No i jakiś tam G5 cały czas wisi w powietrzu. Okej, tutaj będzie próba wymienienia. Może tu... Tutaj skoczek nie, chwila, tutaj też nie. Tak, jest taka ciekawa opcja. Dobrze, niech będzie tak. Tego pionka nie będę podważał, on pewnie będzie musiał zagrać tam. Tutaj, tu bije. Też może być w sumie ciekawe. H5 mnie zastanawia. Tu zagrałeś, grozisz mi matem. No dobra, niech będzie tak. Muszę skoczkiem to wybić, rzecz jasna. Chyba po prostu tak. G5. G5. Znaczy, jak zagra tutaj... Tak, no bicie to bicie. No tak, trochę tych wymian będzie. Aj, tu podstawiłem. No tak, tego nie widziałem. Uciekać tutaj. Tutaj. Skoczek chyba jest to. Szach nastąpił. Hmm.
chyba tutaj wygrywa. Znaczy, to i tak ma wygraną pozycję, ma wieżę więcej. Kurczę, jednak jak ktoś ogarnia dobrze tutaj te tematy, no to tak, tutaj to jest już ciężko. No dobrze, trzeba się poddać, to nie ma co tracić energii. Spróbujemy. Ojejku, nie, to mi się kliknęło. Spróbujemy jeszcze raz rewanż. No i jest, dobrze. To jest zawodnik, który lubi manewrować, tak zauważyłem. Mamy zmianę debiutu. Z jego strony. Okej. No dobrze, niech będzie E3 po prostu. No i tutaj ruszada. Niech będzie tak. Tutaj zagramy sobie goniec B2. Przypilnujemy pola E5. Przestawię skoczka tu. Wszystko do oporu chyba się to wymieni. Co mi odpowiada? Jak tak, to tak. Tak, to również tak zagram. I na strategię. Pionki te są wysunięte, w sensie te czarne. No to próbuję wymienić tego, bo ten goniec jest silną figurką. A skoczek, jak wejdzie mi tutaj, to może być też problem. Ale jeszcze tam mi nie wlazło. Okej. Więc jedna wieża tutaj pójdzie wysoko i będzie tego pionka męczyć. Jasne. I skoczek C5. Pilnujemy tych pól. Grozi taki ruch. Tutaj wzięcie. Wygląda to bardzo dobrze białymi. Oceniam to jako lepsza białych. I to właśnie po takich prostych wymianach bez jakichś tam komplikacji szczególnych. Atakujesz, atakujesz tutaj, jakby zagrał. No właśnie, mogę się też poplątać. To nie jest tak, że. O, to jest w ogóle dobry ruch. Teraz tak patrzę na jego siłę, że całkiem nieźle. No, ryzyk fizyk, kurczę. Chyba C5 jest dobre. Wtedy tu. Lufcik jakiś by się przydał, żeby mi ten skoczek się tu nie zaplątał. Tak czuję, żeby to. Żeby nie było problemów. Przeciwnik na pewno będzie szukał jakiejś ciekawej kontry. No wieża D8. No muszę to wymienić. I zrobić lufcik. Czy on zagra tam, będę miał problem. Zawsze mogę zagrać tu. Dobra, lufcik trzeba zrobić. Hetman A7. Tutaj, jeżeli tu, to tu. Oj, z tym związaniem, Krzysztof, możesz mieć problem. Jednak też postanowił zrobić luft. Ok. Tam. Z tym skoczkiem muszę zrobić jakiś porządek. Dobra, przejdę tutaj albo tu. Jakby się udało wymienić hetmany, ten pionek padnie poprzez taki ruch. Znaczy, na pewno czarne. Na pewno. Nic tu nie jest pewne, ale byłaby szansa, że by. Zagrajmy tak. No ten skoczek tam jest, powiem wam, w bardzo takim nieciekawym położeniu. Aha, i tu jeszcze mnie atakujesz. A tak nie mogę? Chyba mogę, co?
Albo czegoś nie widzę. Chyba mogę tak zbić. Hetmanówka bez pionka z jego strony. Taktyka. Wszędzie jest taktyka. Na każdym kroku. Tu mam do wzięcia pionka z szachem. Tutaj mam do wzięcia pionka. Wezmę, bo to może być potwór. Tu. Z remisem. No tak trzeba zagrać. Tu pilnować. On da szacha, ja oczywiście tędy wyjdę, bo hetman jest scentralizowany. Męczy. Na 12 sekund, ja 20. O tak, mogę się zasłonić. Ojej, tutaj wchodzi. Wygrałem? Wygrałem. Ile czasu? Ojej, ale była walka. A to są ważne punkty rankingowe. No nie, już z gościem nie gram, ale jest 2771. Mistrz międzynarodowy. No i dobra. Wieża, jeden niech będzie. Tu wymusimy pewnie bicie teraz. Chyba, że przeciwnik chce grać na izolowanego pionka, ale jak widać nie chce. Tu trzeba bronić pionka. Grozi. Chyba, że tu walniesz. No nie walnie, to nie będzie takie proste. Skoczek. Tu pociśniemy z tym pionkiem. Okej. O, to sprytne było. Ale jeszcze mam fajną odpowiedź. Nie, tutaj goniec wchodzi. No i będę musiał oddać jakość. Ajajaj. Tu nie mam wtrącenia. Mi weźmie tu, ja tu. No nie, nie mogę. Szkoda. No dobra, ale walczymy. To nie jest tak, że to jest stracona pozycja. Dwa gońce mogą zrobić tu jeszcze. No tak, ale wezmę tu, to mi zagrasz tak. Mi wymienisz, co nie? Tu wchodzisz, muszę wrócić, pilnować. Niestety trochę defensywa.
Szach jest. Pionka mi kosisz. Ojejku, jeszcze w taki paskudny sposób. Tu broń jest, skoczek tam. Łatwo nie jest w tej pozycji, ale skoczek na razie nie gra. Taka jest możliwość, a nie, bo tu uciekasz, dobra. Sprytne jakieś takie rozegranie, ale to też nic nie daje. Dobra, bijemy tu pionka. Jest jeden wolny. Okej, tak, pewnie. Tak, tak, trzeba będzie zagrać. Groziło bicie. Tak, tak, tutaj trzeba się postarać o ten ruch, tylko że mi tam wejdziesz, ale te pionki mogą być wtedy groźne. No muszę tymi pionkami tutaj próbować świrować, czy świrować, iść po prostu nimi do przodu. I tutaj, tu się pilnuje, ok. Tak, zagrajmy. Nieco wyczekująco jest taki ruch, tylko czy on coś daje? Oj, możesz po prostu zbić. Będę musiał przepchać. No właśnie, bo tutaj tego rentgena nie doceniłem i szach jest. Chwilka. Ojejku. Wtopa. Wtopęcja. No, po prostu mat. Można i tak. Okej. Lekko nie jest. Czekamy na kolejnego przeciwnika. No właśnie, tak jak mówię, taktyka. Podstawki niestety skutkują tutaj porażkami. Nawet jakość. Od E3 zacząłeś. Może F5, tak nietypowo troszeczkę. I E5. No jak przeciwnik daje zbudować centrum. Niech będzie tak, dosyć ryzykownie i na spokojnie, tak. Szybkie wymiany poszły, pionka tracę, nie tracę, to muszę zagrać. Lecimy pionami. Czy tutaj? No tak, tutaj trzeba rozwalić pionka, no przecież. Tu? No na H2. Plan jest prosty, tutaj chcę. Przejdziesz tędy. Puściłem cię. Tak. Czy to jest takie proste dla niego? Tak szybko zagrał. Może ja za szybko w sumie zagrałem.
Bicie skoczka. Bicie skoczka, bicie tam. Bicie skoczka tutaj. A tu jest chyba. No dobra, próbujemy, tak. Szacha mi da. A szach jest końcem. Kurza stopa. Ojej. Ojej, 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 ojej. No niestety. A, to już jest stopa. Kurczę, było blisko, no. Było bardzo blisko. A tu wystarczy wymienić hetmany, no jasne. Mamy rewanż. A, czyli on gra tymi samymi schematami. Okej, niech będzie taka próba. Bicie tu, bicie tu, bicie tu. Jakieś wejście skoczkiem. Spróbujmy oddać pionkę po prostu. Tak. Wow. Mega mnie zdziwił. Co to za ruchy są w ogóle? O co mu chodzi tutaj? No dajdę królem, wyczekujące posunięcie zrobimy. Jak on szybko gra. Dobra, odejdę sobie tym gońcem. Strasznie mnie dziwiły jego ruchy, dlatego tak się też troszeczkę zastanawiałem. I czas mi umyka, wiem o tym. Dobra, tak, tu po bronie po prostu. Hetmanem też nie mogę sobie pozwolić na jakiś tam. Tu jest problem. O. Mogę stracić tutaj materiał, właśnie. Dobra, biję wieżę. Ktoś mnie zdeprymował tutaj strasznie. Grozi mat. Kurczę, jak on szybko gra. Szybko i względnie dobrze. Masakra. Szach.
Strasznie. Kurczę, no. Strasznie szybko gra i nawet nie wiem, co ja mam zrobić. Szczerze mówiąc. No właśnie, jakby grał jakimś programem, no powiem szczerze. No dobra, ja wiem, że wtapiam, ale kurka wodna, no jeszcze raz. No dobrze, jeszcze raz spróbujmy. Ktoś tak po prostu strasznie szybko grał. No dobra, no jedziemy. No gra cały czas te swoje jakieś takie schemaciki. To są złe ruchy z jego strony, tylko że ja, widzicie, nie potrafię tego wykorzystać, to trochę boli. Sprowokuję go do G4, ale on nawet A4 nie gra. Niesamowite. Mnie po prostu jedzie, się nie pyta. Masakrator jakiś. Ja totalnie przegraną pozycję. O, tu jeszcze podstawiłem. Kurczę, jak to się dzieje? Ja tego nie potrafię wyjaśnić. Że mnie tak po prostu ogrywa. Dostałem mata. Teraz to akurat tego mata nie widziałem. Co to za gość jest w ogóle? No dobra, no spróbujmy. No i trafi mi się taki sztuczny gracz. Zobaczcie, on cały czas te swoje schematy powtarza. Rzucę w ogóle wszystkie siły na tamtą stronę i tyle do F5 będę dochodził. Się po prostu ze mną bawi. No patrzcie. Lecimy z F5. Tu i tu. Proste. No tak. No dobrze, tak. Patrzcie, jak on szybko w ogóle gra. Niesamowite to jest. Zbiję mu tego końca. Tu i tu. No bo cóż prostszego tutaj grać? Jak on szybko w ogóle reaguje. Jakby nie znał strachu, co nie? Zbić musi. Niewiarygodne po prostu. Dobra, niech będzie. Kurczę, no nie wiem. Szach. Wszystko jak do końca. No muszę zbić, tak?
Zgłupiałem, biję tego skoczka. No się wygrzebał w ogóle z wora takiego, że masakra. No chcę pionka wziąć. Co on? I on mi już tam coś próbuje. Wieża E8 grozi. Kurczę, on znajduje jakieś takie ruchy, że... No dobra, biję to, bo sam już nie mam pomysłu. Żeby on mi tam mata nie wlepił, po prostu aż się czuję... Dobra, próbuję tak. No nie wiem, tak i tu. Masakra. Najgorsze jest to, że mam mało czasu. Jest pionek więcej. To jeszcze mam, jeszcze mogę to przegrać, co nie? Niewiarygodne. Po prostu niewiarygodne. Podstawił. A, z szachem ma. Kurczę, mam 13 sekund. Ojejku, no i przegraną mam. Kurka wodna, niewiarygodne, no. Nie wierzę, że on się wykaraskał z tej pozycji. Po prostu nie wierzę, ale mnie wnerwił, słuchajcie. Dobrze, że gra dalej. Po prostu nie wierzę, że on gra takie pierdoły. Te domeczki swoje. A ja nie potrafię tego przegryźć, no, a tam już było blisko. Totalnie miał taką worowaciznę, że to jest głowa mała. Jak on z tego wyszedł? Sam w to nie potrafię uwierzyć. No może to, naprawdę może to zdenerwować człowieka, no. Kurka wodna. No dobra, gram tak na razie, prosto. Wyprowadzę te figury wszystkie, bo już nie mam zielonego pomysłu, jak tu reagować. No tak, no i normalna gra. No przecież czarne mają... No zawsze znajduję jakieś takie ruchy ciekawe, które mogą deprymować. No tutaj do mnie nie wskoczył. O, zobaczcie, znowu mi znalazł jakiś ruch. Ruch wkurzający, można powiedzieć. No F6, no gramy. No tutaj. Muszę po prostu uciekać, bo zaraz dostanę taką plombkę. Tutaj wiś... Kurczę, jak on to szybko rozgrywa, nie wierzę po prostu. No i mam w topę, bo tu już pionek leci. No jak to się w ogóle dzieje, no? Zgłupiałem, słuchajcie. Totalnie zgłupiałem przez tego zawodnika. Nie wiem, co się wyrabia. Dobra. Nie, no tu nie mogę. Kurka wodna, no. Niewiarygodne. Nie wierzę. Coś tu jest nie tak. Pff. Nie wiem, tak, już nie mam pomysłu, kompletnie. Nie zagrał C4?
Tu podstawiłem, no tak. Zmarnowałem mnóstwo czasu. Kurczę, jakie ruchy znajduję. Niewiarygodne. Znowu mało czasu. A już poza całkiem sympatyczna jest. G4 wrzucisz? No bo tu groziło. Muszę uważać. Kurczę, ale to jest zawodnik. O co tu w ogóle chodzi? No nie wierzę. Szkoda, że mam tak mało czasu. Kurczę, szkoda, bo poza jest dobra. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Szkoda, szkoda, szkoda. Osiem sekund. No dobra, tu już wtopa jest. Kurczę. Dobra. Ależ mnie zdenerwował. Ależ mnie gość zdenerwował. Co, znowu ten rank mi poleciał na szyję, ale no nie odpuszczę. Muszę chociaż mu urwać jeden punkt. Albo chociaż pół. Bo on gra ciągle te jakieś głupawe domki. Albo ma ogromną siłę gry, albo coś tu jest nie tak, bo... Przecież... Ale też nie widział wszystkich ruchów. Nie, no po prostu nabieram wątpliwości, słuchajcie, czasami. Co do zawodników. Zobaczcie, hetman B6, hetman C7, to są takie... Ruchy... W sumie nie wiem, jak je nazwać. No masz D5, no... Wiesz, że się muszę na ciebie rzucić. No zbiję to... Dobra, niech będzie tak, zwykłe posunięcia, co ja mam tutaj do wymyślania, on po prostu napiera pionkami, tutaj trzeba zagrać, hetman D8, zobaczcie, z powrotem, nie rozumiem. A jakbym teraz walnął tu, tu, tu i tu. Tu, 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 tu.
Wiecie co, zaryzykujmy. A może ja go zaskoczę w końcu. Sam siebie zaskoczyłem tym posunięciem. Kurczę, nie widziałem tego. Tu. Dobra, idę na to. I z powrotem. Trzy pionki są, słuchajcie. Dobra, walnę to, bo już mnie tak to denerwowało. A tu mogę wziąć i kolejny pionek będzie do wzięcia, tylko pytanie, czy to spełnia egzamin. Dobra, ciach. Ciach. Ciągle on szuka na mnie haka, nie? Tak, niech będzie. Tu, no, chcę tego pionka też wziąć, bo będzie źle. Tu jest atak, okej. Dobra, do góry. Okej, dobra. Jakiś taki ruch z tą wieżą. Zobaczymy. Cały czas łapie aktywność. Tak. Tu szukasz opcji. Tu wymiana. No dobra. Tutaj po prostu znalazł. Serio, naprawdę nic nie widzę. Kurde, jak maszyna, no jak maszyna. I tu mi atakuje, jakieś wejścia będą. Co on tak szybko to wszystko policzył? Nie wiem, idę tu. Jak ja to przegrywam? Ojejku, przecież jest wieża E1! Niewiarygodne! Jak on to szybko liczy? Dobra, no mogę dostać siódmą w trąbę. Jeszcze raz. Ale się zdenerwowałem, słuchajcie. Co to w ogóle miało być? Nie kumam. Ustawia te skoczki. No dobra, każdy ma prawo grać jak chce, ale to są... Jezusieńku. Co tu się wyrabia? Kompletnie nie rozumiem. Jeszcze poza tym gra szybko. Tak bardzo, no bardzo niepoprawnie. O, podstawiam pionka. Znaczy ja gram niepoprawnie. Ale jakby... Jakby widział i nie widział jednocześnie. Ciężko mi to wyjaśnić. Tu? No wszystko do końca sobie zbiję. Tu wejdziesz, szukasz jakichś już pól, co nie? Wszystko widzi. Tutaj wejdzie, Boże, jak on szybko gra. C5 może nie było najlepsze, opuszczam tu pole. No właśnie, on tam już mnie atakuje. Dobra, muszę tak. Tak. No tak trochę mi tutaj skoczek wchodzi. W ogóle ja cię nigdzie nie mogę uciec. Niewiarygodne. Jakość mniej. Niewiarygodne. Nie, słuchajcie, nie wiem co się dzieje. Nie wiem.
Albo on gra wyśmienicie, albo coś tu jest nie tak. Carlsen to by to jeszcze wygrał. Ale mój skoczek teraz nie ma dobrego odejścia. To jest... A tak. A, bez znaczenia. No właśnie. Coś nieprawdopodobnego. Boże, jak on szybko gra. Pułapkę chcę zostawić. Która się kompletnie nie udała. Wow. A, jeszcze mi złapał do skoczka. Dobra, jeszcze raz. No niestety, zobaczcie, ranking poleciał na łeb, na szyję. Ale, no nie wierzę po prostu, nie wierzę, nie wierzę, że ciągle on mnie ogrywa w ten sam sposób. Coś tu jest nie tak, ja go potem sprawdzę. Może gra mega silnie, nie mam pojęcia. Może to jest jakiś ukryty Carlsen albo jakiś inny Gukesz. Nie wiem, ale zobaczcie, to są ruchy byle jakie, a ja sobie nie mogę z nimi poradzić. I to jest ten ból. Jak on szybko znajduje taktykę! Na D4 jest bicie. Niewiarygodne. Nie wierzę. Tu też w sumie miałem bicie. Nadal mam. Wow. Jestem pod wrażeniem. Jak zbiję tu, to też pewnie nic nie uzyskam. Ja cię kręcę. Nie wierzę. Cały czas nie mogę tu zbić. No skubany. Co on ze mną tu robi? No to teraz podstawił pionka, albo zrobił to specjalnie, już sam nie wiem. No tak, obronię. No wracam. Jak to wygląda w pionach? Cały czas mam mniej jednego. Jakiegoś szacha damy przypadkowego. I co ja dalej mogę zrobić? No nic. No nic ciekawego nie mogę zrobić w tej pozycji. Kurczę blade. Tu mi wejdziesz jeszcze? Pięknie. Niewiarygodne. Rozwala mnie jak chce. Tu bierze piony. Nie chce nawet jeszcze wziąć. Żadnych szans nie mam. A tutaj, dobra, podstawiłem. Bezbłędny jest. Jeszcze raz.
Jeszcze raz. No taki jestem, słuchajcie, muszę spróbować. A, chyba już nie chcę grać. No i trafił mi się inny klient. Dobra. No trudno. Coś tam było nie tak z gościem. Nie wiem co. Zaraz sobie sprawdzę jeszcze tylko dokładności. Dokładności partii. Koniec A6 to chyba nie teraz. Co to było? Drodzy widzowie, co to było? Dajcie znać. W ogóle nie mam pojęcia, co tam się działo. To jakbym grał z jakimś komputerem. On jakby wszystko widział, nie? Takie miałem wrażenie. Ale też grał jakieś takie ruchy czasami zbędne, według moich odczucia, ale no już sam nie wiem, wiecie? Zgłupiałem. Totalnie zgłupiałem. Dobra, gram tak. Już jestem po tamtych partiach jakiś taki rozbity. Co tak? No chyba tak trzeba. Dobra, masz. Tak, zagram i koniec pójdzie tam. To może być też jakaś myśl. Koniec nie ma gry, tylko że trzeba to jeszcze wykorzystać. Tak. I na E4 tutaj się wbijasz. Tak, zagrasz hetmanem, wiem. Wracam się bronię. Tutaj jakbyśmy grali z figurą więcej. Też, że to jeszcze nie jest do końca takie proste. No siły tu będę wzmacniał. No też chyba powinien. Kurczę. Tak. To tu. Ojejku, misklik! Misklik, kurczę blade! Jeju, no jestem po prostu mistrzem. Mistrzem! Brawo, Krzysztof! O, no i wtopa jest, no. Weźmie mi tu pionka, czy gdzieś pewnie. O, losie słodki. Co ja zagrałem? Tutaj podstawiłem. No tak. Nie ma co zbierać w tej pozycji.
No dobra. No dobrze. Słuchajcie, 9 porażek chyba z rzędu, czy 10. Tamten gość, nie mam pojęcia co z nim. Dobra, ja jeszcze sobie go zerknę na wizji. Zerknę sobie. Co to był za gracz? Nie ten, nie ten, nie ten. Ten drugi. Co to był za gracz? Przegląd partii, tak z ciekawości, ile miał procent. O nie, to kliknąłem, chwila. Gdzie to pokazuje? 83,3. No, na tym przeglądzie nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem. Zerknę w ogóle w jego dane. Partia 735. No może po prostu jest bardzo dobry. Zadania 579. Nie widzicie tego. Szybkie szachy 1783. Nie kumam. Blitz. Przegranych też ma dużo, no praktycznie połowę. Dziwne. Zobaczę, czy tylko ze mną się tak wygłupiał, czy grał też z kimś innym w ten sam sposób. Zerknijmy. No, z każdym gra tak samo. Co za gościu, nie? Z każdym gra tak samo i wygrywa. Nie wiem. Dobra, możliwe, że. No nie wiem. Po prostu chyba był o wiele, wiele lepszy. Czas pokaże. Zobaczymy, co tutaj powie też czeskom na ten temat, ale nie wiem. Jestem w totalnym szoku. Pierwszy raz chyba coś mi się takiego zdarzyło. Dobra, dzięki za oglądanie. Będziemy walczyć dalej. Niestety, ranking słaby. Znowu zleciał, ale nie wiem, ile to jeszcze potrwa. Wiem, też już jestem wkurzony lekko, że nie mogę tego docisnąć. Tak samo pewnie jak i wy. Pozdrawiam, trzymajcie się.